Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. W dzisiejszym filmie opowiemy sobie o autobusach Polskiego Busa, czyli o flocie przewoźnika, który już od kilku dobrych lat nie jeździ po naszym kraju i pozostały po nim tylko wspomnienia. Ale miał on wiele ciekawych modeli, które jak na swoje lata oferowały naprawdę wysoki poziom usług w porównaniu chociażby do PKS-ów. Co oferował Polski Bus w swoich autobusach, jak pasażerowie oceniali wrażenia z jazdy Polskim Busem oraz co ciekawe, co stało się z ich autokarami. O tym oraz wielu innych ciekawych rzeczach usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. A jeżeli cenisz sobie dobry styl połączony z wysoką jakością produktu, który będziesz mógł używać latami, to zachęcam Ciebie do przejrzenia artykułów na autobusy-sklep.pl. Znajdziesz tam gadżety z kultowymi autobusami. Koszulki są w rozmiarówce od XS aż do 3XL, tak więc każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście jest krój damski i męski. A z kodem LATO otrzymacie 12% zniżki na cały asortyment. Kod jest ważny tylko przez tydzień, tak więc musicie się pospieszyć. Link do sklepu znajdziesz w opisie, a ja już przechodzę do filmu. Zanim przejdziemy do odcinka, napisz, czy jechałeś kiedyś Polskim Busem i jak oceniasz wrażenia z jazdy. Polski Bus był polskim przewoźnikiem autokarowym, który świadczył usługi przewozowe na trasach międzymiastowych oraz międzynarodowych. Sama firma pojawiła się na rynku w roku 2011. Działali na bardzo prostym modelu. Im szybciej kupujesz bilet, tym jest on tańszy. Polski Bus był pionerem w swoich działaniach, ponieważ właśnie wtedy wchodziła era internetu, gdzie można było załatwić większość spraw i właśnie przez internet można było zakupić bilety, co wyróżniało tego przewoźnika. Oczywiście zakup był również możliwy stacjonarnie. Z ciekawostek liczbowych warto jest wspomnieć o tym, że w roku 2012 od debiutu tej firmy na polskim rynku obsłużyli oni 2 miliony pasażerów. W roku 2014 pojawiła się informacja o tym, że Polski Bus ma na swoim koncie przewiezionych już 5 milionów pasażerów. I tak aż w roku 2016, gdzie po raz ostatni taka statystyka została zamieszczona, Polski Bus wykazał, że przewiózł aż 16 milionów pasażerów. W ramach strony internetowej obsługiwali oni połączenia również takich firm jak Polonus, Arriva czy Flixbus. Jednymi z popularniejszych tras było Warszawa-Gdańsk, Gdańsk-Praga, Wrocław-Budapeszt czy też Berlin-Zakopane, ale połączeń tych było znacznie więcej. Od roku 2017 świadczyli oni usługi pod własną marką dla Flixbusa. W kolejnych latach firma stopniowo przekazywała trasy innym firmom przewozowym, aż do roku 2020, gdzie ogłoszono, że kończą oni swoją działalność w Polsce. Przejdźmy teraz do samej floty, jaką dysponował Flixbus, a na to składały się głównie 4 modele. Przewoźnik bardzo upodobał sobie firmę Van Hool, czyli belgijskiego producenta autokarów. I tak warto jest zacząć od modelu Van Hool TD921 Altano, którego były 23 sztuki we flocie przewoźnika w roku 2017. Autobus ten wyróżniał się tym, że umożliwiał on przewóz pasażerów na wózku inwalidzkim. Produkowany był on od roku 2009. Głównym aspektem, który wyróżniał ten autokar, był wysoko umieszczony górny pokład. Pozwalało to na umieszczenie kabiny kierowcy i miejsca dla pilota na przednim zwisie, dzięki czemu cały górny pokład był przestrzenią pasażerską. Przyczyniało się to też na fakt, że posiadał on sporą przestrzeń bagażową, która jest bardzo ważna w autokarach międzynarodowych. Wejście na pokład autokaru było możliwe z pomocą 2 par drzwi dwuskrzydłowych oraz jednych jednoskrzydłowych bezpośrednio na pokład górny. Jednostkę napędową, jaką zastosowano w tym autokarze, to głównie silniki marki DAF MX-13, zblokowane skrzynią biegów ZF. Średnie spalanie takiego autokaru na trasie wynosiło około 25 litrów, choć zazwyczaj było to więcej. Silnik generował moc 483 koni mechanicznych lub 520, w zależności od wersji. Kolejnym autokarem, jaki jeździł w Polskim Busie, był Van Hool TD927 Astromega. Był on w liczbie 19 sztuk we flocie tego przewoźnika. Autokar zadebiutował w ofercie belgijskiego producenta w roku 1997. Mógł on zabrać na pokład do 93 pasażerów, a jego długość wynosiła około 14 metrów. Autobusy te opcjonalnie posiadały również bagażnik z tyłu, który był bardzo częstym widokiem. W ofercie silnikowej posiadały one 2 rodzaje silników, jeden o mocy 530 koni mechanicznych, a drugi o mocy 483 koni mechanicznych. I bliźniaczym modelem, tylko trochę młodszym od tego, był również Van Hool TDX27 Astromega. Tego autokaru przewoźnik miał w ofercie 32 sztuki. Model ten zadebiutował w roku 2011, a w roku 2013 wziął on udział w konkursie o autokar roku 2014. Niestety jednak go nie wygrał. W tym modelu również znaleźć można było dwie jednostki silnikowe o mocy 530 koni mechanicznych oraz o mocy 483 koni mechanicznych. I ostatnim autobusem, którego spotkać można było na liniach Polskiego Busa, był ADL Plaxon Elite na płycie podłogowej Volvo B11R. Tego autokaru znaleźć można było łącznie 45 sztuk. Występował on w kilku opcjach długości: 12 metrów, 13 metrów, 14 metrów oraz 15 metrów. Posiadał on miękkie wykończenie wnętrza, wentylację, lampki do czytania oraz przycisk do wywoływania oraz oświetlenie LED na całej długości autokaru. Po środku znaleźć można było również toaletę. Jeżeli jesteśmy już przy tych autokarach, to należy wspomnieć o usłudze Polski Bus Gold. Była ona skierowana do pasażerów biznesowych. Każde z siedzeń posiadało wysuwany blat, 3 kwadratowe stoły, dużo miejsca na nogi oraz poduszki na siedzeniach było do dyspozycji pasażerów. Była to po prostu usługa bardziej premium w porównaniu do standardowych przejazdów, które i tak były na wysokim poziomie. Przejdźmy teraz do samego komfortu podróżowania. Pierwsze, co rzucało się w oczy po wejściu do autokaru, to czerwone siedzenia, w które był wyposażony każdy autokar dla Polskiego Busa, w związku z kolorem przewodnim firmy, czyli czerwonym, który nawiązywał do barw narodowych. Z biegiem czasu można powiedzieć, że czerwone siedzenia były dość kontrowersyjne i teraz ciężko określić, czy by się nadal tak dobrze prezentowały, ale na tamte czasy kolor czerwony był powiązywany z luksusem i wygodą i faktycznie, według opinii pasażerów, fotele były wygodne, jednakże do tego jeszcze wrócimy. Zazwyczaj otrzymywało się herbatę lub wodę oraz ciastko od przewoźnika i był to z pewnością miły akcent. Kolejną sprawą jest darmowy dostęp do Wi-Fi, które nie zawsze było sprawne, ale przynajmniej było. Każdy fotel posiadał gniazdko elektryczne, co pozwalało na spędzanie czasu na laptopie, skupiając się na rozrywce bądź pracy. Jeżeli naszło Ciebie zmęczenie, to można było położyć się, ustawiając wygodnie fotel. Jeżeli ktoś jechał ze znajomymi, to miał możliwość usiąść przy stoliku, wokół którego były 4 fotele skierowane do środka. To wszystko, co oferował Polski Bus wraz z bardzo niską ceną, było konkurencyjne. Ceny w Polskim Busie były podobne albo nawet i niższe niż u standardowego przewoźnika, a w tej cenie mieliśmy wiele udogodnień, o czym mogliśmy zapomnieć u konkurencji. Sprawiło to, że przewoźnik ten szybko się wybił i stał się jednym z najbardziej ulubionych przewoźników w Polsce. Do tego wszystkiego dochodziły bilety, które można było czasami otrzymać w naprawdę śmiesznych cenach. Dla porównania można podać przykład Warszawa-Wrocław, gdzie można było pojechać już nawet za 5 zł. Tak więc był to naprawdę dobry układ i jak ktoś szukał promocji, to w Polskim Busie było ich naprawdę sporo. Nie wspominając o ofertach za złotówkę, które faktycznie istniały i za złotówkę, jeżeli bilet kupiło się w odpowiednim czasie, można było się przejechać. A co stało się z jego autokarami? Zostały one odsprzedane w większości kolejnym przewoźnikom. Aktualnie często Van Hoole z Polskiego Busa można spotkać na ukraińskich rejestracjach, gdzie nadal dzielnie służą. Był to naprawdę dobry i konkurencyjny przewoźnik. Pomimo szwedzkiego kapitału, to był on kojarzony z Polską i bardzo szkoda, że aktualnie nie świadczy on już usług. Wielu przewoźników teraz nie trzyma takiego poziomu usług, co wtedy Polski Bus, a trzeba pamiętać, że od jego debiutu minęło już blisko 11 lat. Dziękuję za uwagę, a jeżeli dotarłeś tutaj, to pozostaw po sobie komentarz Polski Bus, a ja przypnę Ci serduszko. Podziękowania dla kłodzko Need Batman za udostępnienie nagrań w tle. Cześć!